z cyklu moje bardzo głębokie przemyślenia na temat życia. Zauważyłem, że facet w swoim życiu, w swojej osobowości składa się z przeróżnych kawałów, z poczucia humoru, z radości, z fanu, z potrzeby zabawy, z potrzeby cieszenia się życiem. Kochani, i chcę wam powiedzieć, że zauważyłem, że on dosłownie ma taką pełną michę radochy. I taki facet, jak dojrzeje, spotyka przecudną niewiastę, z którą wchodzi w związek trwały i bardzo szybko daje w prezencie to, co ma najcenniejszego. On jej przekazuje to wszystko, co ma, tę radochę. On jej daje, ona ma dużo, duży ma pojemnik na radochę. I on jej tak tą radochę, tę zabawę, to poczucie dobrego humoru, tę chęć do niezwykłych rzeczy, i on taki daje wszystko, co ma najcenniejszego. Daje jej uśmiech, daje jej lekkość bytu, bytu też. Daje jej błysk w oku. Błysk w oku na temat tego, co ma zrobić głupiego. Daje jej również tę głupotę, z której można się śmiać. Daje jej również tę lekkość podchodzenia do tematu. Dystans, po prostu daje jej dystans swój. Daje jej to, czego ona tak bardzo pragnie. Daje jej tę serdeczność. Daje jej również, bardzo często daje jej również pomarańcz lub mandarynkę. I nie wiem, czy zauważyliście, ale bardzo często, jak spotykasz swojego przyjaciela niedługo po ślubie, to on nawet nie ma poczucia humoru wystarczającego, żeby tą pustą michę sobie założyć na głowę. Jemu nawet na to nie starcza. On jest żonaty. I to jest full, co mu zostaje. Jemu zostaje, no właśnie, kochanie, przysięgam. Ja się nie ożenię.